Rewelacyjny Beniaminek z Opola odniósł poprzednio 3 zwycięstwa z rzędu, wszystkie bez straty gola, ale w sobotę seria została zakończona. W spotkaniu z Pogonią Odra przegrywała do przerwy po golu Adriana Paluchowskiego. W 58. minucie wyrównała, za sprawą samobójczej bramki Damiana Świerblewskiego. Potknięcie dotychczasowego lidera wykorzystała Chojniczanka, która w piątek pokonała na wyjeździe Stomil 1-0 Wyrok. Wynik już w 6. minucie ustalił Emil Drozdowicz. Po tych meczach Chojniczanka ma 35 punktów i o 1 wyprzedza Odrę, a o 4 Miedź Legnica oraz Stal Mielec. Legniczanie, którzy 3 ostatnie mecze zremisowali, 0 wyrok z Chojniczanką, 2 lutego z Puszczą Niepołomice i od 2001 do 2001 roku z Rakowem Częstochowa, tym razem przegrali na wyjeździe z GKS Katowice 0 wyrok, pierwszy rok po golu Wojciecha Kędziory w 64. minucie. Goście przez większą część meczu grali w osłabieniu. Czerwoną kartkę już na początku spotkania zobaczył Hiszpan Jonathan De Amo. Rozpoczęcie przerwy zimowej to chyba zła informacja dla Stali, która na koniec tegorocznych zmagań nabrała wiatru w żagle. Podopieczni Zbigniewa Esemułki wygrali w sobotę 3. mecz z rzędu. Po wyjazdowych zwycięstwach nad Ruchem Chorzów 2-1 i w zaległym spotkaniu nad Podbeskidziem Bielsko-Biała 3 lutego, tym razem pokonali u siebie GKS Tychy 3-0 wyrok. Nagrodą jest awans na 4. miejsce. Z kolei Tyszanie, którzy w ostatnich 4 meczach zdobyli tylko punkt, łącznie mają ich 20 i zajmują 14. miejsce. Na niedzielę zaplanowano 3 mecze. Raków Częstochowa podejmie Puszczę Niepołomice, Chrobry Głogów zagra z ostatnim Ruchem Chorzów, a Wigry Suwałki z Olimpią Grudząc. Ostatnia tegoroczna kolejka jest 2. rozgrywaną awansem z rundy wiosennej. W poniedziałek rozpocznie się przerwa zimowa na zapleczu Ekstraklasy. Piłkarze wrócą na boiska 3-4 marca.